czwartek na Sieradzkim Rynku miało miejsce rozstrzygnięcie trzeciej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Ta edycja tym razem skierowana była do gmin i powiatów, w których zlokalizowane były państwowe gospodarstwa rolne. Od czasu transformacji ustrojowej od 1989 roku dostrzeżono te właśnie wtedy pozostawione same sobie miejscowości i dlatego też został zainicjowany specjalny fundusz, tak ażeby wyrównać szanse mieszkańców tych miejscowości, tych wiosek, tych gmin, które wtedy tak bardzo tym cięciem skalpela wtedy tak bardzo straciły. Zostały pozostawione same sobie. Symboliczne promesy otrzymały samorządy z powiatu sieradzkiego i poddębickiego. Do gmin i samego powiatu sieradzkiego przekazano prawie 18 milionów złotych, a do gmin i powiatu poddębickiego niemal 12 milionów. Fundusze zostaną wykorzystane na wsparcie wielu inwestycji realizowanych w tych samorządach. Te środki będą na pewno dobrze wykorzystane przez gospodarzy gmin na realizację różnych celów. Przede wszystkim infrastruktura drogowa, ale również i budynki, tak jak chociażby w Zadzimiu strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z terenami przyległymi, czy w powiecie poddębickim, no właśnie też drogi popegeerowskie. Wasze dzieci, wasze pociechy będą pięknie uprawiać sport w bardzo dobrych warunkach, a po godzinach myślę, że sport będą uprawiać też wasi rodzice i myślę, że też babcie i dziadkowie. Powiat sieradzki otrzymał 4 900 000 zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Złoczew-Szklana Huta. Gmina Brzeźno pozyskała 5 milionów na budowę sali gimnastycznej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Brzeźniu. Gmina Błaszki otrzymała blisko 2 miliony na dwie inwestycje. Budowę szatni sportowej oraz modernizację obiektu sportowego w miejscowości Kalinowa. Gmina Burzynin uzyskała łącznie niemal 1 400 000 na budowę sali dydaktyczno-świetlicowej oraz infrastruktury sportowej w zespole szkół w Waszkowskiem, a także na zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodności. Gmina Warta otrzymała zaś niemal 2 900 000 zł na remonty dróg gminnych w miejscowościach Małków i Rozżały. Natomiast gmina Wróblew dostała prawie 1 700 000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pińczewie. Jeśli chodzi o powiat poddębicki, statostwo powiatowe otrzymało kwotę blisko 3,5 miliona złotych na remont drogi w miejscowości Góra Bałdrzychowska w gminie Poddębice. Z kolei sama gmina Poddębice dostała ponad 1 900 000 na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Blisko 1,5 miliona na modernizację strażnic OSP w miejscowościach Jerzew i Zalesie powędrowało do gminy Zadzim. Natomiast gmina Dalików uzyskała 4 900 000 na budowę drogi gminnej Dalików do Brzeń-Sarnów. W kolejnym czwartym naborze do programu Polski Ład o dofinansowanie będą mogły się ubiegać gminy uzdrowiskowe i posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej.